witam wszystkich. Słuchajcie, na początku przepraszam was za mój głos, ale no chyba się nabawiłem jakiegoś zapalenia gardła albo czegoś takiego, bo sami słyszycie, jaki mam głos. Chciałem was zaprosić na filmik z szkolenia, które odbyłem na torze Stary Kisielin z instruktorami z Notomoto. Wszelkie informacje macie w opisie pod filmem, także polecam serdecznie. Słuchajcie, w tym filmie pokażę wam taki praktycznie cały przejazd z drugiej sesji, a w kolejnych filmach już będę dawał jakieś urywki, gdzie ktoś się wyprzedał, gdzie były jakieś te próby, które mieliśmy przygotowane, także to będzie w następnych filmach. Części teoretycznej wam nie pokażę, bo moim zdaniem jak ktoś chce, to najlepiej pojechać do z chłopakami na to szkolenie, zapisać się i odbyć takie szkolenie samemu, a nie gdzieś z filmiku z YouTube'a. Powiem wam tylko tak z grubsza, jak to wyglądało. Najpierw była część teoretyczna, poopowiadali chłopaki, jak pozycję tam na motocyklu mieć i wiecie, i takie podstawowe rzeczy. Potem wyjechaliśmy na tor, mieliśmy sobie pojeździć, oni nas poobserwowali. Zjechaliśmy, taka sesja 15 minut na torze trwa. Zjechaliśmy, część teoretyczna, gdzie nam powiedzieli, na co zwrócić uwagę. Potem, no i takich sesji było 7. W każdej coś było przygotowane. W jednej było hamowanie awaryjne, w innej był tam slalom, w trzeciej kazali nam utrzymywać na przykład tory, po jakim powinno się poruszać na torze. No, na każdą sesję mieli coś przygotowanego. Fajnie też, że na koniec nam zostawili pół godziny na jazdę sobie po torze jak chcemy. No niestety padał deszcz i tak naprawdę zostałem na torze do samego końca chyba tylko ja, moja żona i jeszcze jeden motocyklista. Reszta stwierdziła, że chyba jest za ślisko i zjechała, także miałem, można powiedzieć, cały tor dla siebie. Bardzo fajną rzeczą było to, że instruktorzy stali podczas naszych przejazdów gdzieś tam porozstawiani na torze, ściągali nas na pobocze, na bieżąco tłumaczyli, co poprawić, jak się ułożyć nad tym, jakie błędy popełniamy. Było to naprawdę super. Tego powinno być więcej na takich szkoleniach, bo wtedy czujesz, że taki instruktor naprawdę na ciebie patrzy i wiesz, i chce ci wytłumaczyć na bieżąco, co robisz źle. Także to było super i mi osobiście to bardzo dużo dało, bo na bieżąco wiedziałem, co mam poprawić, a nie wiecie, że później się zastanawia człowiek, co to ja miałem inaczej zrobić. Organizacja naprawdę super, żarcie było super. Instruktorzy bardzo fajni, widać, że kochają to co robią i robią to z wielką pasją. No co, ja was zapraszam i polecam serdecznie. No to moto, info macie w opisie, a teraz zapraszam was do filmu. Jarek, uśmiechnij się! Można jechać? No, ja nie wiem, czy można jechać. Jedziemy. Thank you.
jedna rzecz. Troszeczkę jeszcze w głowie jest stresu i bardzo jesteś spięty. Bo całkowicie jak inaczej się prowadzi jak tak całkowicie robię, no. Inaczej, ale tą górę. Zrób to bardziej naturalnie. Rozluźnij dwa wdechy, góra rozluźniona, bo jedziesz fajnie. Fajnie to wygląda, bo jest ta pozycja zaakcentowana, jest super, ale jest, widzę, że jest... No to jest. Daję radę, wiesz o co chodzi. Tak bardziej ta góra musi być troszeczkę rozluźniona. Spokojniej, naturalnie. Dobra. Okay?
wiesz, jechałem w cholerę wolniej, a jechałem w cholerę szybciej. Większa frajda i szybciej zapis będzie.